cieszycie? Będziemy szyli czapkę, ale z nową maszyną. Wow. Tak, tym razem z wyświetlaczem. No właśnie, bardzo ciekawa sprawa. Co to jest? To jest akurat maszyna, której jeszcze nie mieliśmy, dlatego że jest z wyświetlaczem i jest komputerowa. Czyli jakby to jest taki komputer, jest ma trochę, tak, no, ma w środku komputer. Oczywiście jest to elektroniczna maszyna. I co tutaj ciekawego może o niej powiedzieć? Że najciekawsze to jest to, jak macie pedał, nie chcecie go. Okej, możecie nie mieć. Tutaj w tej maszynie macie taki... No właśnie, bo to jest zwykle tak, jak tutaj... Jak tutaj szyję, tutaj naciskam pedał. Nogą, bo pokazywaliśmy to wielokrotnie, że twoja noga w skarpetce naciska na przycisk, jak to się nazywa, ten przycisk? Profesjonalnie, jak to się nazywa? Nieważne. Tym razem macie tutaj taki bardzo święty przycisk. Święty? On tak, tutaj macie start, stop. Czyli na przykład naciskacie, a to same szyje. Ale jeszcze do tego musicie tym tutaj operować, dlatego że tutaj jest dla początkujących, na przykład jak dla was jeszcze nie szyliście. I macie taką maszynę. Czyli jedna strzałeczka, tak? Tak, to jest wtedy jedna. Aha. Potem środkowa, to już dla takich... To dobrze szyją, a taki to już dla takich krawcowe i inne tam. Tak, dla mistrzów. Dobrze. Ale tutaj jest też bardzo dużo ścieków, tak? Ściegi są różne. Jest 00. 00 to jest prosty ścieg, 1-1 to są takie dwa najprostsze ściegi. Jeszcze jest taki, którym ja będę szył, czyli 10. Ja go lubię bardzo, tak. Tak, zygzaczek. No dobrze, to zaraz będziemy sobie wszystko pokazywać, jak ona się sprawuje. A tutaj właśnie możecie kontrolować... Który ścieg, tak? Tak, który chcecie ścieg. Ja na przykład jak będę szył 10, to ustawiam sobie, tutaj musi być takie coś, kreska, żeby... Podkreślenie, żeby było wiadomo, co jest ustawione. Tak. Mhm. I robimy na 10. Tutaj zawsze wam się ustawi, raczej zawsze wam się ustawi 50, dlatego że to jest maksimum i to wam będzie szyło szerokości. To jest oznaczenie szerokości ścieżki. Tak. To możecie używać, ale już to już jest dla was raczej nieważne, przynajmniej dla początkujących. Czy mamy szerokość i mamy długość, znaczy inaczej, długość i szerokość. Tak. Używajcie tego i tego, to wam wystarczy, a tego nie używajcie. No dobra, do uszycia czapki potrzebujemy na pewno oczywiście wiadomo maszynę, ale coś jeszcze chyba jest potrzebne. Może potrzebujecie właśnie takie szkic, co my mamy. My mamy takie coś, ale nie zrobimy niestety z to może innym razem się pobawimy. Nie zrobimy niestety, zrobimy tylko taką... Z nie, ale tak, ale co to w ogóle jest? To jest... Szkic. No, wykrój taki. Tak, wykrój. Bo to jest, taka będzie czapka, mniej więcej taka będzie czapka. Ale nie będzie oczywiście z papieru. No raczej nie. Więc to nam służy do tego, żeby przyłożyć do materiału i na podstawie tego wyciąć materiał. Tak. Ale jak to powstało? No to powstało tak, trzeba powiedzieć, jak żeśmy to zrobili, że zmierzyliśmy ci głowę, tak? Obwód głowy, połowę obwodu, tak? Potem tutaj wycięliśmy, tak? Akurat tak dla zabawy Eusebiusza. No i co jeszcze będzie potrzebne? Materiał, tak? Tak, materiał to może być potrzebny. Prójka niestety często się przydaje, żeby coś spróć. I oczywiście nożyczki, żeby wyciąć, żeby na podstawie tego wyciąć materiał. Patrzcie uważnie, jak to będziemy robić. Będziemy tutaj szyli i zdejmowali klipsy. To proszę. Tak, no to zaczynamy. Zapomniałam, że nie mam pedała. Szukałeś, tak? Szukałeś włócznika nożnego, dobrze. Panie, co tak wolno? Czekaj tam. No i zawsze chciałem jeszcze powiedzieć, no właśnie, że zawsze igła, jak szyjecie, zatrzymujecie, to zawsze igła idzie do góry. Zawsze. No to tak dobrze. Robi. Pokaż, co ty w ogóle tutaj ustawiasz. Na szybszy bierzemy, tak? Na środkowy, na szybszy nie bierzemy. Ja tutaj
mam taki mechanizm, tego nie ruszamy, tych dwóch przycisków nie ruszamy, tego szczególnie, szczególnie. To jest na napięcie niesie. Tak. A tutaj, na, wy ogólnie używacie tego, tego, tego. No dobra, ale pokaż jak to uruchamiasz, pokaż jak uruchamiasz. Tutaj robię tak. Może troszeczkę za szybko! Nie będę wam pokazywała jak szyję, najszybszy nie będę. Oj, za szybko. Tak, ten przycisk specjalnie jest tak blisko, żeby było wygodnie go obsługiwać. Nie przesuwaj go dalej! Tata! No proszę. No dobra, no zdejmuj. Dobra. Pamiętasz jak się odcinało, to mamy nożyk wbudowany. Tak, pamiętam. Tutaj macie specjalny o tak. I do siebie teraz chyba. Tak, i to samo co teraz zrobiliśmy z tym, czyli oprzyliśmy, w koło oprzyliśmy ten materiał. Tak, teraz oprzywamy to, ale najpierw. Najpierw zaklipsujemy tak jak zwykle. Tak. Wieczat i zszyte, znaczy dwa materiały zszyte i coś od nas stało. Dlaczego mamy nagle jeden? Chodzi o to, że zobaczcie, tutaj macie... Pani, to jest drugi materiał. To jest właśnie drugi materiał włożony w ten. Dwa materiały, tutaj zszyte po obwodzie, są włożone jeden w drugi, tak? Jeden w drugi jest włożony. Trzeba było tam zostawić dziurkę, jak widzieliście na ilustracji. Więc teraz musimy co zszyć? Po obwodzie tutaj nałożyć na maszynę, razem nakładamy, weź z drugiej strony złap, złap, tak, i nakładamy tutaj przez ramię, tak, o, nakładamy. I teraz jak nałożymy na ramię, o, to teraz będziemy pięknie szyli, poczekaj, bo nie jest równo, o, tak sobie ułóż wszystko, żeby to, wiesz, za chwilę zobaczycie o co chodzi, że jedna jest w drugą włożona, tak, i musimy je zszyć razem po obwodzie głowy. I gotowe, tak? Tiriririri. Tak, połóż, żeby było widać o co chodzi. Już są dwie czapki. Tu mamy dziurkę, którą tam wcześniej na obrazku widzieliście. I teraz musimy to wywlec. Musimy tu wsadzić palce. Tak? O, wsadzić palce. Złapać tamtą czapkę, czyli tamtą czapkę tutaj w palce mi podaj. Przewlekliśmy teraz, tak? Dwie złączone czapki przewlekamy. Dobrze, to już ci pomogę ci. Przewlekamy. Cały czas, słuchajcie, jest temat przewlekania. Dwie czapki takie jakby ładniejsze, tak? Ale jeszcze ta czapka musi wejść do środka tej, czyli tak zrobimy, o, i wepchniemy. Ops. Wpychamy do środka. Tada! Boki mi się pokaż. Tak, no jeszcze trzeba ją trochę poukładać. No to tak na szybko. Tak jest. Brawo. Dziękuję bardzo, to było na tyle dzisiaj. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba moja czapeczka. Tak, oceniajcie w skali od 1 do 10, tak, jak wam się ten fason podoba. Tak. No i
jeszcze obserwujcie nasz kanał i grę Eusebiusza, Eusebiusz, zabawę Eusebiusza i komentujcie, jak, czy wam się podobał film, czy nie. I dawajcie łapki w górę. Yeah.